Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia RMF w swoim mieszkaniu na Dolnym Mokotowie. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ta część Dolnego Mokotowa nazywa się Sielce. Witam serdecznie. Dobrze, że mi pan przypomniał. W końcu mam tam rzut beretem, ale dobrze. Polityka, proszę pana, po raz pierwszy od dłuższego czasu rzeczywiście polityka stanie się tematem także naszej rozmowy. Mateusz Morawiecki mówi tak: czas na zgodę, wyciągam rękę do opozycji. To test dla nas wszystkich, dla nas, dla rządzących, ale też dla opozycji. Czy potrafimy chociaż raz współpracować? No i to jest oczywiście pytanie także do pana. Czy opozycja raz jeden, w tej jednej, jedynej sprawie, może współpracować z rządem? To nie jest raz jeden, bo taka sytuacja miała miejsce już wiosną. Sam uczestniczyłem w spotkaniach, na które zapraszał premier Morawiecki. Szybko po trzech spotkaniach te spotkania zostały zarzucone, bo wybory podzieliły nam nową politykę, więc zawsze w takich sprawach jesteśmy gotowi. Pewnie tak samo w sprawach z Białorusi. Jeszcze kilka tygodni temu bardziej żyliśmy tym, co się tam dzieje. Tutaj też były elementy współpracy rządu i opozycji, więc oczywiście tak, szkoda, że premier Morawiecki, mówiąc te słowa, jednocześnie no trochę już w innym stylu atakował i no, tak, są wątpliwości, czy te intencje... Tylko, że bądźmy uczciwi, stało się to po tym, jak wyszedł na mównicę Borys Budka i niejako w imieniu Platformy Obywatelskiej odrzucił właściwie propozycję premiera, zarzucił mu kłamstwa i właściwie było to wystąpienie takim starym, dobrze nam znanym duchu totalnej opozycji. Czy Platforma chce być nadal totalną opozycją, mimo że mówiła, że już nie, no ale jednak w tej sprawie twardo, nie, rząd nie ma racji, rząd kłamie, my się temu rządowi przeciwstawimy. Ja tak tego wystąpienia Borysa Budki nie odebrałem, a premier Morawiecki już takie akcenty przeciw opozycji przemyca w swoim pierwszym wystąpieniu, a potem to już było w bardzo złym stylu, że prezes Rady Ministrów z komórką w ręku wskakuje na mównicę i pokazuje kłamstwa lidera opozycji, wie pan, no. Nie wiem. Ale to ja nie chcę tutaj bronić takiego stylu debaty. Uważam, że sytuacja jest tak poważna, że rzeczywiście jeśli cała polityka nie wyciągnie wniosków z sytuacji, to będzie tak, że zaufanie do władzy, opozycji, całej polityki będzie raptownie spadać. Ale właśnie ja też chciałem to panu powiedzieć i o to pana spytać, czy nie ma pan takiego wrażenia, i teraz mówię śmiertelnie poważnie, że bez względu na to, kto wczoraj pierwszy zaczął, to tak naprawdę przestaje to już mieć znaczenie. Ludzie nie patrzą na to, czy bardziej niegrzeczny był pan Borys, czy bardziej niegrzeczny był pan Mateusz, bo patrzą na to jak na kłótnie dzieci w piaskownicy, kto pierwszy komu zabrał łopatkę. A tak naprawdę sprawa jest poważna i to nie jest jakaś telenowela, to nie jest normalny spór w parlamencie, do jakich się przyzwyczailiśmy. To jest tak naprawdę sprawa, no nie wiem, jak wiem, że zabrzmi to patetycznie i dramatycznie, ale tak, to jest sprawa życia i śmierci. Zgadzam się, natomiast używając tutaj pańskiej nomenklatury, pan Mateusz jest premierem, ma całą władzę w Polsce i całą odpowiedzialność, więc od niego należy wymagać więcej. No to też on wyciąga rękę. Ale zostawmy teraz te spory, kto wyciąga, a kto jej nie podejmuje. Przyjmijmy, że wyciąga. Ja to przyjmuję za dobrą monetę. Wie pan, ja mogę panu powiedzieć, że takim samym głosem mówi na przykład wasz były minister, pański kolega z rządu Ewy Kopacz, minister zdrowia Marian Zembala. Pan profesor Zembala powiedział: proszę, abyśmy problem walki z pandemią traktowali jak ponad podziałem, jako wyzwanie stojące przed każdym z nas. On apelował do wszystkich, by w tej sprawie zjednoczyli się wokół premiera. No, jestem na to gotowy, czy jesteśmy na to gotowi, żeby grubą kreską odciąć te wszystkie złe emocje, złe spory i rzeczywiście skupić się na tym, co w tym momencie jest dla wszystkich najważniejsze. Zdrowie, życie, gospodarka, funkcjonowanie, bo zgadzam się z tymi komentatorami, którzy uważają, że jakby taka polityka doszła do jakiejś ściany, że
są ważne rzeczy, wszyscy się martwią o bliskich, siebie, dzieci, o pracę swoją, a w tej tradycyjnej kolejnie takiej ostrej polaryzacji jest polska polityka. Zgadzam się z profesorem Zembalą i oby więcej takich głosów po wszystkich stronach politycznego sporu tutaj. No dobrze, to oby więcej takich głosów. Minister zdrowia jednak no, inaczej się zachowuje niż inni politycy z jego rządu. Stara się właśnie w takim dobrym, technokratycznym stylu się komunikować. Tego właśnie potrzeba. Potrzeba informacji, potrzeba spokoju i potrzeba też pokazywania, że to są takie problemy, które są obiektywnie trudne do rozwiązania, bo inaczej będziemy mieli do czynienia właśnie z taką tradycyjną polską wojną polityczną, która absolutnie jest nie na miejscu i jak mówiłem wcześniej, notowania wszystkich czołowych polityków spadają, no bo ludzie mają tego dosyć. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówi, czas odkreślić grubą kreską to, co za nami i teraz porozumieć się w sprawie walki z koronawirusem. Czy nie gestem, który pokazałby rzeczywiście, że za tym, co pan mówi, idą jakieś czyny, byłoby na przykład to, by Senat przyspieszył pracę nad ustawą, którą, jak rozumiem, dzisiaj przyjmie Sejm? No Senat przyspieszył, bo zbierze się w poniedziałek, a nie we wtorek. I wczoraj wiele godzin śledziłem pracę Komisji Zdrowia nad tym projektem. I chcę powiedzieć, że tutaj pośpiech jest złym doradcą. To są szalenie poważne sprawy, które dotyczą często ważnych obszarów, nie wiem, funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy, które są regulowane. One nie mogą być załatwiane w atmosferze takiego tempa. Jeśli tam rzeczywiście są takie sprawy, które na już muszą być, to niech będą wyjęte do odrębnej ustawy. Sejm może przecież to błyskawicznie przyjąć. I Senat. Panie przewodniczący, dobrze. Natomiast to jak chcemy sytuacji takich, że deweloperzy budują w otulinie Parku Narodowego osiedle z ustawy covidowej, to jednak no, potrzeba paru godzin czy paru dni na tego rodzaju regulacje, więc ustawa najpierw miała być w zeszły piątek, została skierowana w poniedziałek. Dobrze. Dziś jest czwartek i jeszcze... Panie przewodniczący, porozmawiamy jeszcze w drugiej internetowej części naszej rozmowy o Platformie Obywatelskiej, o tym, czy powinna tak naprawdę zewrzeć szyki z resztą opozycji. Wzywa do tego Rafał Trzaskowski. Czy ciągle aktualne są pomysły na zmianę nazwy partii, ale także o tym, czy samorządy przygotowały się do walki z pandemią, czy też cały czas czekają tylko na rząd. O tym wszystkim na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy miłego i bezpiecznego, zdrowego dnia. No to zacznijmy jednak od samorządu, bo wie pan, jak słucham polityków Platformy, to cały czas słyszę, rząd się nie przygotował, rząd przespał, rząd nic nie zrobił przez wakacje, zajmował się sobą, etc. A jak samorządy przygotowały się do drugiej fali epidemii? W końcu wszyscy odwiedzieli, że ona nastąpi. Kiedy pan jechał ostatnio autobusem? To jechałem kilka tygodni temu autobusem. Natomiast ja jechałem parę dni temu i sekundę, naprawdę wszystkie autobusy. No dobrze, tylko że autobusy w Warszawie i nie sądzę, żeby tylko w Warszawie są potwornie zatłoczone. I jeżeli samorządy kontrolowane przecież przez Platformę Obywatelską, jesteście dumni z tego, że rządzicie w każdym wielkim polskim mieście, miałyby coś do zrobienia, to na przykład właśnie to, no, żeby się zająć sprawą autobusów. Dlaczego komunikacja miejska musi się posługiwać tylko tym, co ma? Czy nie można było zrobić coś więcej? Jeżeli mówimy, że rząd zrobił za mało, no to bardzo dobrym pytaniem jest, czy inne władze publiczne, władze samorządowe zrobiły więcej? Oczywiście trzeba o to pytać, natomiast no, nie ma czegoś takiego jak samorządy w tym sensie, że można jakoś tutaj uogólnić. Każde miasto, każda gmina ma swój samorząd, swojego gospodarza i należy ich oceniać za to, co robią. Ja uważam, że w ramach kompetencji, które mają samorządy w Polsce, znam no, setki samorządowców i jakoś jestem z nimi w kontakcie, to
robią co mogą. Tak? Ale dobrze, a to proszę mi powiedzieć, w którym mieście rządzonym przez Platformę Obywatelską zwiększono liczbę autobusów, tramwajów, trolejbusów, tam gdzie one są? W którym mieście tak się stało? No w Warszawie przecież prezydent Trzaskowski powiedział o tym, że... Że jeżdżą wszystkie te, które ma. Wszystko, co stoi w zajezdniach, zostało skierowane do jeżdżenia, więc... Czyli nie ma nic więcej, co było. A oczekujecie od rządu, nie bez racji, żeby była jasność, podkreślam, nie bez racji, że zrobi coś więcej. Wszyscy się spodziewaliśmy, że nastąpi druga fala koronawirusa, a samorządy w tej sprawie nie zrobiły nic. Tak samo zresztą jest ze szkołami. No, szkoły prowadzą samorządy w całej Polsce przecież. Remonty szkół i przystosowanie ich do czasów walki, do czasów pandemii można było robić nawet nie w wakacjach, tylko dużo wcześniej, bo przecież uczniów w tych szkołach nie było od marca. No i co? I nic nie zrobiono. Ale ja protestuję przeciwko temu ogólnieniu, że samorządy nie zrobiły nic. Różnie to wygląda w różnych miejscach. I nie różnie wygląda w różnych miejscach, bo na pytanie, gdzie konkretnie coś zrobiono, pan nie potrafi odpowiedzieć. Samorządy świetne. Rząd robi dobre rzeczy i złe. I samorządy mają swoje plusy i minusy. I trzeba konkretnie rozliczać i mieszkańcy mają radnych, mają różne możliwości wpływu. Wie pan, my nie mamy radnych, tylko mamy słuchaczy i wiemy, że naprawdę ciągle słyszymy, że w Bydgoszczy, w Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi, wszędzie autobusy są przepełnione. Ludzie narzekają na to, że mówią, że rząd mówi 2 metry dystansu, a jadą ściśnięci jak sardynki, jak za starych czasów. Tu się nic nie zmieniło. No, panie przewodniczący, do kogo jak nie do wiceszefa Platformy Obywatelskiej, partii, która rządzi w wielkich miastach, mam kierować te pytania? No ja przyjmuję te pytania, natomiast nie w takiej jakby konwencji przerzucania się. No to jednak rząd, sanepid, władze sanitarne, minister zdrowia, one mają pełną ocenę sytuacji i powinny mieć pełną prognozę sytuacji. I one powinny jakiś czas temu samorządom pewne rzeczy bardzo wyraźnie powiedzieć. Skąd prezydent Świdnicy, Wałbrzycha ma wiedzieć, jaka jest prognoza sytuacji epidemiologicznej? No rzeczywiście, skoro Borys Budka o tym nie wiedział. Borys Budka mówił w kwietniu, że z ekspertyz, którymi on dysponuje, czyli jak rozumiem Platforma, wynika, że fala pandemii skończy się mniej więcej jesienią tego roku. No wiele osób tak uważało. A jakie to są ekspertyzy? Może pan pokazać te ekspertyzy? Którzy od lutego, marca często występują w różnych mediach, też różne rzeczy mówili, też się co do pewnych spraw mylili. Ale jakie to ekspertyzy? Nie, bo naprawdę tak zupełnie poważnie, bo chciałbym wiedzieć, czym się kierował Borys Budka, bo przecież na pewno nie tym, że sam sobie to zmyślił. Na pewno były jakieś ekspertyzy, o których mówił. No to chciałbym wiedzieć, bo wie pan, to jest bardzo ważne pytanie. Kto jest wiarygodnym ekspertem, a kto nie? Jeżeli Platforma Obywatelska miała ekspertyzy, które pokazywały, że wybory trzeba było robić jesienią, wie pan, jakbyśmy posłuchali Platformy i opozycji, to wybory byłyby na przykład 3 października, czyli no, chyba 4 była niedziela, zdaje się, czyli w czasie, kiedy mamy po 5000, a teraz mamy po 10000 zakażeń dziennie. Więc wie pan... A to tak nie było, bo przewodniczący Budka wtedy powiedział o tym, gdy mówił, że ma ekspertyzy o tej jesieni, że wybory powinny się odbyć w maju 2021 roku. Więc mamy wypowiedź Grzegorza Schetyny, który wzywał do wyborów jesienią. Bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej mówiło o tym, że wybory powinny się odbyć jesienią. Ale zostawmy to, bo tak jak wy oczekujecie od Mateusza Morawieckiego, by się przyznał do błędu, tak ja bym powiedział tak, no wy też powinniście powiedzieć tak, pobłądzili. W tej sprawie nie mieliśmy racji. No tak, tylko że inaczej, gdy błądzi opozycja lub ktoś wypowie jakieś zdanie, które potem się nie zweryfikuje, inaczej jeśli to robi rząd. I ja... No zgoda, ale ja nie twierdzę, że to jest to samo, tylko wie pan, w ramach jednak uczciwości pewnej, elementarnej uczciwości, należałoby powiedzieć tak, my w tej sprawie nie mieliśmy racji, przepraszamy, a rząd rządem, rząd dostaje pieniądze za to, żeby przygotować całe państwo i okej, to jest inna sprawa. No to
oczywiście warto zawsze przepraszać i mówić, popełniliśmy błąd. To, co jest nieznośne w obecnej ekipie, także u premiera Morawieckiego, to, że oni nigdy się nie mylą i nigdy nie przepraszają. Zawsze są najlepsi. Mówi to nam wiceprzewodniczący partii, która nigdy nie powiedziała, że nie miała racji, która nigdy nie przeprosiła. Opozycja popełnia błędy i czasem się myli. I tak samo rząd. A kiedy jest, dobrze. To zostawmy w takim razie takie wyliczanki. Niech pan tylko nam powie na koniec tego wątku, czy Platforma w tej sprawie się nie myliła? Czy Platforma w sprawie wzywania do wyborów jesiennych i do opowieści o tym, że jesienią skończy się pandemia, się nie myliła? Czy Platforma nie miała racji? Czy to nie jest czas, by powiedzieć, przepraszam, pomyliliśmy się? Ja tak nie powiem, bo pamiętam doskonale tę wypowiedź Borysa. No właśnie, pan tego nie powie i to jest właśnie, tu jest właśnie pies pogrzebany. Jestem gotów przepraszać za różne rzeczy. Pan jest gotów przepraszać głównie za Mateusza Morawieckiego, umówmy się. Natomiast tak nie było, że przewodniczący Budka sugerował wybory na jesień. Ależ tak było i to niejednokrotnie. Ale zostawmy to, rozumiem, że w tej sprawie idziemy twardym, utartym szlakiem. Pan gotów jest przepraszać za rząd, a rząd będzie przepraszał za opozycję. Znakomicie. Przepraszam za Platformę i opozycję, za błędy, za jakieś niewłaściwe prognozy. Jak sądzę, wszystko to wynikało zawsze w naszym przypadku z dobrych intencji, no, a być może z niepełnej wiedzy. W waszym wypadku to oczywiste, że to wynikało z dobrych intencji. Tak jak było z wyborami. W waszym wypadku wynikało to zawsze z dobrych intencji. My to wiemy. Panie przewodniczący, zostawmy teraz to naprawdę te wyliczanki, kto miał, kto nie miał racji. Rafał Trzaskowski wzywa do tego, by opozycja się zjednoczyła i poszła do wyborów jako jedna lista, bo inaczej, przestrzega Rafał Trzaskowski w dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Wyborczej, pójdzie do wyboru wielka Platforma, wielki PSL, wielka Lewica, a skończy się na tym, że wygra PiS. Bardzo trafne słowa. Czytałem ten wywiad i sądzę, że to jest najważniejsze zdanie z niego. To jest tak, że zresztą sam Trzaskowski to przywołuje. Porozumienie było możliwe przy Koalicji Europejskiej. Była nie w całości, ale Koalicja Obywatelska, jednocząca część opozycji. To jest warunek podstawowy tego, aby wygrać następne wybory. I uważam, że sam Rafał Trzaskowski ma też ogromną rolę w tym jednoczeniu opozycji. Dziś z różnych powodów, także i przez dwuletni cykl wyborczy, ta integracja opozycji jest trudniejsza. Natomiast jest przedwczesna, chce pan powiedzieć, tak? Nie, przedwczesna nie. Natomiast... No, ale trochę jest przedwczesna. Umówmy się, że są 3 lata do wyborów. Jak ja sobie pomyślę, jak wyglądała Polska 3 lata przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, to sobie przypominam, że wtedy liderem opozycji był Ryszard Petru, którego niniejszym serdecznie pozdrawiam. On już jest hen poza polityką. No i tak to może się teraz też skończyć, że za 3 lata świat polityczny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Czy ciągle aktualne są, i to będzie nasze ostatnie pytanie polityczne, czy ciągle aktualne są pomysły na zmianę nazwy Platformy Obywatelskiej, na taki całkowity, totalny reset? Nie rozmawialiśmy o tym ostatnio. Szykujemy się na styczeń. Pytanie w jakiej formie, bo oczywiście pandemia może jeszcze wtedy uniemożliwiać różne plany i przedsięwzięcia, żeby przedstawić nową deklarację ideową Platformy, żeby przedstawić nowy program. Więc rozmawiamy o tym. Natomiast wydaje mi się, że kwestie zmiany nazwy, logo, trochę mniej są żywe w tej dyskusji, więc sądzę, że nie, że to nie jest dobry moment. Oglądał pan mecz wczoraj? Który? No Bayern Monachium rozbijał Atletico Madryt. Oglądałem Legię Warszawa ze Śląskiem Wrocław. A komu pan kibicował? Komu pan kibicował, przepraszam, w meczu Legia Śląsk Wrocław? Znaczy ja zawsze kibicuję Górnikowi Wałbrzych, natomiast w tym przypadku z racji wojskowych kibicuję obydwu
klubom, które no, kiedyś były wojskowe. Także i lubię Legię Warszawa, i lubię... Ale to jest, proszę Państwa, naprawdę... Polityk nawet nie może powiedzieć, komu kibicuje. No, jak... Ale powiedziałem Górnikowi Wałbrzych. Tam jest moje serce i choć gra w głębokich jakichś A-klasach w tej chwili, to no, no, klubu się nie zmienia takiej dziecinnej Wiem. Kocham Polonię Warszawa, proszę Pana, więc wiem coś o tym, co to znaczy być kibicem, być kibicem na przykład czwartoligowym. Proste pytanie na koniec okazało się nie pytaniem, bo pan ucieka, ale widzi pan, to właśnie przez Legię, która przegrywa z Karabachem, musimy teraz oglądać Atletico Madryt i Real, i Bayern, przepraszam, a nie Legię Warszawa w Lidze Mistrzów. Nie może pan coś tam zrobić, powiedzieć hej wojskowi, no co to w ogóle ma być? No gra Lech Poznań w Kucharach, także kibicujmy jedynej polskiej drużynie, która przeszła przez to bardzo jakieś ostre sito ostatnio. Jakie to ostre sito? Po prostu przegrywamy z Karabachem na litość boską, no już naprawdę. No nie lekceważmy Karabachu. Panie. Ja wiem. Nie ma słabych we współczesnej piłce, jak mówią klasycy. Następnym razem, jak będziemy grali z mistrzem Gibraltaru, będziemy musieli o tym pamiętać. Nie ma słabych, proszę Państwa, nie ma słabych. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Jak tam pogoda na Dolnym Mokotowie? No, słonecznie, trochę chmur na niebie, wiatr, więc myślę, że te zapowiedzi 19 stopni na dziś się spełnią i będzie to ładny październikowy dzień. Czego oczywiście wszystkim życzymy, nie tylko mieszkańcom Sielc. Kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję.